Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, ojciec Damian, oblad Maryi Niepokalanej. Ktoś pyta, a kto to jest oblad? No z łaciny oblatus oznacza ofiarowany, a zatem oblad Maryi Niepokalanej jest tym zakonnikiem, który jest ofiarowany Matce Najświętszej. I znów dziękuję bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy tworzą telewizję Imperium, za to, że dzięki nim mogę do Was mówić Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy pochylili się nad siódmym przykazaniem, które brzmi według Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa: nie będziesz kradł. Bóg stworzył świat dla wszystkich ludzi. Każdy człowiek ma prawo nie tylko do życia, ale też do wszystkiego, co jest konieczne do jego zachowania i rozwoju, na przykład do jedzenia, do mieszkania, do własności prywatnej. I miłość zabrania zachłannego zagarnięcia wszystkiego dla siebie oraz pozbawienia drugiej osoby tego, co jej słusznie się należy. Wszystkim na świecie powinno wystarczyć koniecznych do życia dóbr materialnych. Niestety tak jest, wciąż jedni posiadają zbyt wiele, inni natomiast nie mają minimum koniecznego do normalnego życia. Chrześcijanin ma zatem troszczyć się o to, by na świecie nikt nie umierał z głodu, by nikomu nie brakowało mieszkania, lekarstw. Przykazanie nie kradnij można przedstawić w formie pozytywnej. Daj bliźniemu to, czego mu potrzeba. Dołóż starania, aby niczego mu w życiu nie brakowało. O potrzebie dzielenia się z ubogimi przypomina Chrystus przy powieści o bogaczu i Łazarzu. Jakże wielkiej rzeszy istot ludzkich bez chleba, bez dachu nad głową, bez stałego miejsca nie rozpoznać Łazarza zgłodniałego żebraka z przypowieści? Jak nie słyszeć Jezusa, który mówi: tegoście i mnie nie uczynili? Jałmużna dana ubogim jest świadectwem miłości braterskiej, jest także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu. Bóg błogosławi tym, którzy przychodzą z pomocą ubogim, a odrzuca tych, którzy odwracają się od nich. Daj temu, kto cię prosi, nie odwraca się od tego, kto pożyczyć chce od ciebie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ubogimi nie są tylko ludzie pozbawieni dóbr materialnych. Istnieje również ubóstwo kulturowe i religijne. I to ubóstwo przyzywa pomocy uczniów Chrystusa, którzy mogą ubogacać innych otrzymaną od Zbawiciela prawdą i udostępniać środki zbawcze, które On dał dla wszystkich ludzi. Jakie są grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu? Pierwsze to kradzież. Pismo Święte jednoznacznie zakazuje kradzieży. Czytamy: nie będziesz kradł. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani złodzieje nie odziedziczą Królestwa Bożego. Powodem kradzieży najczęściej bywa chciwość. Czasem jednak ktoś kradnie zazdrości. Również łakomstwo może doprowadzić do zabierania cudzej własności, na przykład żywności. Także lenistwo. Złodziej nie staje się właścicielem skradzionej rzeczy, dlatego musi ją zwrócić właścicielowi lub naprawić za wyrządzoną szkodę, gdy oddanie jest już niemożliwe. Okradanie człowieka z czci i godności. Kradzież może odnosić się także do dóbr duchowych. Kradzież nie dotyczy tylko pieniądza. Kradzieżą jest też odebranie czci człowiekowi, dziewictwa młodej dziewczynie, odebranie męża żonie, zabrania wołu sąsiadowi lub ograbienie jego drzew. Zło kradzieży trzeba naprawić. Nie wolno też człowieka okradać z jego godności przez traktowanie go jak rzecz przedmiotu, z którym można robić, co się chce. Prawo moralne zakazuje czynów, które w celach handlowych lub totalitarnych prowadzą do zniewolenia ludzi, kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. Zatrzymanie rzeczy pożyczonych to kolejny grzech. Grzechem jest umyślne przywłaszczanie sobie rzeczy pożyczonych. Powinny one być oddawane w ustalonym terminie.
Bliźniego można skrzywdzić zbyt długim przetrzymywaniem rzeczy pożyczonej, bez wyraźnej intencji zatrzymania jej na zawsze. Dalej, przywłaszczanie sobie rzeczy znalezionych. Nie można też zatrzymywać rzeczy znalezionych, gdy wiadomo, kto jest jej właścicielem. Jeśli właściciel nie jest znany, a można go odnaleźć bez nadmiernego trudu i wydatków nieproporcjonalnie wielki w stosunku do wartości rzeczy znalezionej, należy to uczynić. Rzecz znalezioną można zatrzymać tylko wtedy, gdy w poszukiwaniu jej właściciela nie dało rezultatu. Dalej, kolejnym grzechem przeciwko temu przykazaniu jest bogacenie się przez oszustwo. Człowiek ma prawo dochodzić do posiadania czegoś uczciwie, a więc przez pracę lub przez otrzymanie od kogoś w formie daru lub spadku. Grzechem jest natomiast zdobywanie czegoś przez nieuczciwe oszustwo. Narażenie na straty przez niedotrzymywanie umów to również grzech przeciwko siódmemu przykazaniu. A więc kończąc, trzeba powiedzieć raz jeszcze. Siódme przykazanie nakazuje praktykowanie sprawiedliwości, miłości w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy ludzkiej. Zdobywajmy wszystko uczciwą pracą, a Pan Bóg będzie nam zawsze błogosławił. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Są czarne, a ja mam białe. Mam czasami takie wrażenie, wiesz, że on nas zostawi. Czujesz się porzucony, tak? Nie to, żeby porzucony, ale wiesz, pozostawiony. Tam został sam, jakby on wyszedł i zostawił mnie samego. Ale jest w Ewangelii taki moment, kiedy Chrystus mówi do swoich uczniów: idźcie sami osobno na miejsce pustynne i odpocznijcie nieco. Nie mówi: chodźcie razem ze mną na miejsce pustynne. Nie. Sami osobno i odpocznijcie. Myślisz, że to... Podaj wieżę, proszę. O, dzięki. Myślisz, że to nie grzech, tak? Że gdy czuję, że jestem sam, bez Niego, tak pozostawiony, to nie jest grzech, tak? To nawet może być coś... Coś takiego, wiesz, coś pozytywnego, tak? Myślisz? Tak, pozytywnego, tak. Wtedy zaczynasz tęsknić za nim, zaczynasz go szukać. Pamiętasz psalm dzisiaj z jutrzni, tak? Pragnie Ciebie moja dusza i tęskni za Tobą, jak ziemia łaknąca wody. Jakoś tak, no, to było, nie? Tęsknię za kimś, kogo nie ma. Twój ruch. A ja myślałem, że to grzech, wiesz? I kiedy czułem, że go nie ma, czułem się winny. To z mojego powodu, że to już ja coś nawyprawiałem, że... Wiesz, nie? A tymczasem to może być zupełnie inaczej. To On nas dyskretnie pozostawia samych, abyśmy sobie trochę odpoczęli, pobyli sami ze sobą. Pogadali sami ze sobą, zagrali w szachy, tak? On ma do nas niesamowite zaufanie, wiesz? Tak myślisz? On ufa, że nie narozrabiamy. On nie jest dozorcą, który pilnuje nas nieustannie, wiesz? On potrafi zostawić nas samych. Ostatnio, wiesz, Julka powiedziała mi, nasze dzieci są już tak duże, że możemy zostawić je same. Dobrze, dobrze kombinujesz, dobrze.
Wiesz, ja myślę, że jak jest ten obraz Jezu, ufam Tobie, wiesz, ten, ten napis Jezu, ufam Tobie, Jezu idzie w naszą stronę. Ja myślę, że tam z drugiej strony Pan Jezus stoi też przed takim obrazem, na którym ja jestem, nie? I pod tym jest napis, wiesz? I na tym napisie, wiesz co jest? Malino, ufam Tobie. Albo księży Mirosławie, albo księży Mirku, ufam Tobie. Raczej Malino. Raczej Malino. Raczej, tak.